Cześć, z tej strony Marek, a dziś zapraszam Was do testu chińskiego robota sprzątającego firmy Xiaomi. Firma ta znana jest zwłaszcza z produkcji telefonów, ale produkuje też masę innych gadżetów i wyrobów gospodarstwa domowego, a dziś właśnie zapraszam Was do testu inteligentnego odkurzacza. Karton był sporych rozmiarów, a w środku znaleźliśmy jedynie odkurzacz, stację dokującą, kabel do ładowania, a także kopertę z kilkoma instrukcjami w języku chińskim. No to przejdźmy teraz do budowy samego odkurzacza. Otóż jest to najcięższy odkurzacz, z jakim miałem do czynienia. Waży on aż 3,8 kg, blisko 4 kg. Naprawdę czuć ten ciężar w ręce. Czuć też, że jest dobrze wykonany, po prostu nie oszczędzano tu na tworzywach. Jest naprawdę solidna konstrukcja. Odkurzacz ten ma też dosyć dużą średnicę, aż 35 cm. Odkurzacz też jest stosunkowo wysoki. Jego wysokość to aż 9,5 cm. To, co go wyróżnia na tle innych odkurzaczy, to wystająca kopułka, pod którym kryje się laserowy dalmierz. Jest to urządzenie niezbędne, aby zrobić mapę pomieszczenia, w którym robocie znajduje. Po przeciwnej stronie ulokowano przycisk włączania oraz powrotu do bazy. Po podniesieniu pokrywy widzimy diodę sygnalizacyjną Wi-Fi oraz otwór do resetowania urządzenia. Oczywiście jak już podniesiemy pokrywę, to zauważymy pojemnik na odpady, który ma pojemność 420 ml i posiada on filtr HEPA. Pojemnik można bardzo łatwo wyjąć, nie ma też problemu z wyjęciem i wymianą filtra. Robot ten na przodzie ma zderzak, a w jego przedniej części kryje się jeszcze ultradźwiękowy sonar. Natomiast z tyłu urządzenia widzimy duży podłużny grill. Z jednej strony kryto głośniczek, natomiast po środku znajdują się dwa podłużne styki, które służą do ładowania odkurzacza w stacji dokującej. Od spodu odkurzacza możemy dostrzec cztery czujniki chroniące odkurzacz przed upadkiem z krawędzi, na przykład nie spadnie on ze schodów, a po brzegach zauważymy dwa koła, które dosyć mocno wystają. Spodziewają się, że robot będzie mógł wjeżdżać na wysokie dywany. Pomimo tych dużych kół, bardzo wystających, robot ten nie radzi sobie z odkurzaniem dywanów z długim włosiem. Oczywiście na przodzie znajduje się trzecie kółeczko skrętne, które pozwoli robotowi łatwo manewrować. Po środku robota widać też turboszczotkę. Zamiatarka wrzuca wszelkie śmiecie pod turboszczotkę, a turboszczotka już to wszystko ładuje nam przy pomocy ssania do pojemnika na odpadki. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest najinteligentniejszy robot, z jakim miałem do tej pory do czynienia. Robot ten robi sobie obraz pomieszczenia, w którym się porusza. Ciekawsze, możemy ten obraz na żywo, na bieżąco monitorować na naszym smartfonie. Widzimy też, w którym miejscu się obecnie znajduje nasz robot i jaką trasę do tej pory pokonał. Wszystkie tanie odkurzacze jeżdżą po prostu bardzo przypadkowo. No i wadą tanich robotów jest to, iż w jednym miejscu potrafią być nawet kilkanaście razy, a tymczasem do innego miejsca mają nawet trudno dojechać jeden raz. Z tym robotem problemu nie będzie. Robot planuje sobie sprzątanie, planuje mapę pokoju. Sprząta on o wiele krócej niż tanie roboty. Sterować te roboty można za pomocą przycisków, które znajdują się na przodzie odkurzacza, ale fani marki Xiaomi znają aplikację Mi Home, dzięki której można sterować wszystkimi inteligentnymi urządzeniami firmy za pomocą smartfona. W tym celu wystarczy jedynie zeskanować kod QR, pobrać odpowiednią aplikację. Po jej pobraniu będziemy właśnie mieli dostęp do masy różnych rzeczy, niestety po chińsku. Sposób łączenia się z aplikacji z robotem opisałem w recenzji tekstowej na blogu gadgettelchina.pl. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę na sobie wejść, bo początkowo mogą być z tym problemy, także warto zapoznać się z prostą, krótką instrukcją. Takim najczęściej używanymi będzie wysyłanie go do stacji dokującej, a może też w łatwy sposób ustawić siłę ssania. Mamy do dyspozycji trzy poziomy. Jedynie w opcjach zaawansowanych możemy ustawić harmonogram sprzątania, sprawdzić stan filtrów, szczotek i podejrzeć logi aktywności urządzenia, ale niestety trzeba sobie użyć translatora aplikacji. No to przyjrzyjmy się, w jaki sposób sprząta ten odkurzacz. Tak jak już wcześniej mówiłem, robi on to najinteligentniej spośród wszystkich odkurzaczy, jakie miałem okazję testować. Rozpoczyna on pracę od kilku obrotów wokół własnej osi i prawdopodobnie już wtedy robi sobie mapę pokoju i już dokładnie wie, co gdzie się znajduje i gdzie może dojechać. W pierwszej kolejności zaczyna on od czyszczenia listew przypodłogowych, jeździ po brzegach naszego pokoju, aby później systematycznie pas po pasie spenetrować nasz cały pokój. No i muszę Wam powiedzieć, że każde miejsce w naszym pokoju zostanie przez robota odwiedzone tylko dwukrotnie. Oczywiście przeprowadziłem też test, rozsypałem w pomieszczeniu o powierzchni 16 m2 120 g konfetti, ryżu oraz mąki. No i muszę powiedzieć, że odkurzacz wywiązał się z zadania bardzo dobrze, pozbierał wszystko, nie miał problemu ani z mąką, ani z ryżem.
Choć zauważyłem, że pomimo bardzo dużej siły ssania, jednak największe problemy robot miał z mąką. Za pierwszym razem całkowicie mu się nie udało całej mąki zebrać. Drugi przejazd pozostawił podłogę bez śladów mąki. Posprzątanie tego pomieszczenia zajęło mu 20 minut. Dla porównania inne odkurzacze potrzebowały w tym samym pomieszczeniu 1,5 godziny, aby się uporać z tym zabrudzeniem. No i teraz muszę powiedzieć, na czym najbardziej się zawiodłem. Otóż pomimo bardzo wysokiego podwozia tego odkurzacza, koła bardzo wystają, odkurzacz nie radzi sobie z dywanami o wysokim włosiu. Od razu wchodzi stan awaryjny, mruga czerwona dioda, no, odkurzacz coś tam do nas mówi po chińsku. Bardzo mnie to zawiodło, ponieważ nawet tani robot za $100 iLife V1 sobie na tych dywanach radził bardzo dobrze i nawet je skutecznie odkurzał. Tym bardziej mam żal, że robot ten jako jeden z nielicznych posiada bezśrodkowe silniki, które pozwalają mu uzyskać ssanie na poziomie 1800 paskali. Jest to bardzo dobry wynik. Do dywanów byłby to świetny robot. Zaskoczył mnie poziom hałasu, pomimo bardzo dużej siły ssania. Hałas nie jest specjalnie większy niż na przykład wytwarzany przez robota iLife V1. Jeżeli mowa o hałasie, to muszę wam powiedzieć, że najciszszym robotem, jakim miałem do czynienia, jest iLife V7. Robot ten wyposażono w filtr HEPA, no i jak wiemy, będziemy musieli go co kilka miesięcy wymienić na nowy. A jak długo taki odkurzacz może pracować? Otóż muszę wam powiedzieć, że producent wyposażył go w ogromny akumulator o pojemności 5200 mAh, co pozwala teoretycznie robotowi na 150 minut ciągłej pracy. Ten czas znowu przekłada się na to, iż może on posprzątać około 250 m2. Całą jedną kondygnację bezproblemowo robot powinien nam ogarnąć na jednym ładowaniu. Oczywiście, jeżeli robot się wyczerpie, sam powróci do bazy. Gdyby tej bazy nie było, na przykład jest wyłączona, to zakończy on w miejscu, w którym rozpoczął pracę. No to ile zatem kosztuje takie cacko? Xiaomi robot można kupić w fińskich sklepach. No i na przykład w sklepie Gearbest kosztuje on obecnie $359. To wydawać się może kwotą dosyć dużą, tym bardziej, że inne roboty można kupić już niemal od $100. No ale muszę powiedzieć, że jest to jednak robot inteligentny, który zaoszczędzi nam dużo czasu, sprząta szybciej, mniej energii zużywa. No to podsumowując, muszę powiedzieć, że jest to dobry robot, solidnie zbudowany, porównywalny z flagowymi odkurzaczami najbardziej renomowanych producentów, jak na przykład iRobot, ale pomimo tego jednak prawie że połowę tańszy. Jego największym atutem jest tworzenie mapy pomieszczeń i sprzątanie w sposób bardzo przemyślany, usystematyzowany. Sprząta on pas za pasem. W taki sposób daje nam pewność, że odkurzacz odwiedzi wszystkie zakamarki w naszym mieszkaniu i w przeciwieństwie do tanich robotów nie będzie jeździł na oślep wiele razy w tym samym miejscu. Oczywiście robot po sprzątaniu wróci do bazy. Dodatkowym atutem jest to, iż możemy go sterować za pomocą smartfona. Niestety robot ten nie jest bez wad. Nie radzi sobie z grubymi dywanami z długim włosiem. W zestawie nie ma też wirtualnej ściany. No i odkurzacz ten sprzątać może jedynie na sucho. Nie możemy mopować na mokro. Ja oczywiście zapraszam Was na forum telechina.pl, gdzie jest pokaźny, duży temat o odkurzaczach. Znajdziecie tam kupony zniżkowe na odkurzacze, wszelkie różne chińskie odkurzacze. Możecie je kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. Znajdziecie też na forum sposób na obniżenie kosztów zakupu, bo można kilka procent dodatkowo zbić. Proszę odwiedzić forum telechina.pl, tam naprawdę jest kopalnia wiedzy na temat chińskich odkurzaczy. Przejrzyjcie też moje starsze filmy. Testowałem już kilka odkurzaczy. Oczywiście za niedługo będą testy kolejnych odkurzaczy. Będzie też porównanie odkurzaczy. Zobaczymy, który odkurzacz w jaki sposób sprząta i jak sobie radzi z różnymi rodzajami odpadów. Oczywiście na kanale testuję masę różnych innych gadżetów. Od telefonów, poprzez roboty myjące szyby, okna, a skończywszy na dronach, smartwatchach i wszelkich innych chińskich gadżetach, które są Finak. O wiele tańsze niż w Polsce i warto je tam kupić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. A więc subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. To było na tyle. Do następnego razu. Cześć!